Cześć, witam Was w Stingu. Ja jestem na rybach. Nie wiem, jak ten wiatr tutaj daje popalić. Chyba daje za mocno po mikrofonach i nie będzie można tego w ogóle nagrać i wyemitować, bo to będzie jeden wielki trzask. Ale próbuję coś nagrać. Cały czas mam brania. Non-stop brania, non-stop krąpiki i płotki. Krąpiki i płotki, bo przyjechałem sobie na feder, tak sobie odpocząć. Mówię, ach, tak, dla relaksu. Spokojnie, połowie sobie rybki, nie? Przeważnie nie biorą. Kurde, ledwo przyjechałem, już chyba z 8 mam wyholowanych. Ładna zabawa, niesamowita zabawa, mówię Wam. Coś kapitalnego. Tylko ten wiatr, jak on tu napindala. Ludzie kochani, to nie idzie wyrobić. Mam kolejną chyba rybę. To akurat taka będzie stingowa. O kurde, gałąź przy okazji ciągnę. Przy okazji gałąź, przy okazji rybę. Ciekawe co wyciągnę, czy gałąź, czy rybę. Cholera wie. Kurde, się wpierdzieliła gałąź. Taka potężna. No. Może. Ominąłem gałązkę. Ale rybka jest. Jest. Stingówka. Stingówka taka. I takich mam co chwilę. Co chwilę takich krąpików mam tu pełno. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o moje dzisiejsze połowy. Relaks nad wodą. Dla pisarza, który ma za dużo już literek w głowie i już sobie nie daje rady. Przyjechałem odpocząć, przyjechałem się zrelaksować. I faktycznie mam niezły relaks, bo mam brania. A krąpiki też są fajne. Nie? Dobra, okej, panowie. No to co? Chlup do wody? Chlup do wody, nie? Nie wiem, czy to będzie widać. Nie wiem, co było widać. Dobra, bawimy się dalej. Jest dobrze. Jak jest zarąbiaście. Jest naprawdę cudownie. Na karpiach tyle brań nie mam. Nigdy. Zresztą ostatnie lata to w ogóle nie miałem brań karpiowych. Dlatego się wkurzyłem, zbuntowałem. Powiedziałem karpiom, tyle będziecie mnie widzieć nad wodą. Jak nie braliście przez 2 lata, to spadać mi tam gnoje. Ja chcę łowić rybki. Mam rybki jedną po drugiej. I coś się dzieje. Chrzanić te karpie. Może jeden raz na karpie wyskoczę w tym roku. No zobaczymy. Dobra, pozdrawiam Was gorąco na tym stingu. Mam nadzieję, że się dało to nagrać, że wiatr nie zadmuchał głośników, że będę mógł to wyemitować. Tak, jestem nad jeziorem, nad takim pięknym oto jeziorkiem i tak tu pięknie duje. Hey!